dzień czwarty. Dzisiaj jest wtorek, środa, czwartek, czyli mam jeszcze 3 dni, aby dotrzeć z powrotem do Inverness. Ogólnie dzisiaj z rana padał dość długo deszcz, więc dopiero zaczynam swoją podróż o godzinie 11, a więc bardzo, bardzo późno. Dzisiaj naprawdę będzie gonitwa z czasem. No i co, miejsce biwakowe ogarnięte, ludzie się powoli zjeżdżają. Zobaczcie, tutaj fajny widok, bo tutaj jest ten jakiś tam most, którego można zobaczyć sporo i ogólnie fajnie to wygląda. Nagrałem coś tam dronem. Dzisiaj mnie troszeczkę mnie nagrywania, po prostu jak powiedziałem, goni mnie naprawdę czas. Jestem w plecy i to dość sporo. Dzisiaj mam do przejechania minimum jakieś 120 km i 2000 chyba 300 w górę. Więc dzisiaj będzie bardzo, bardzo ciężki dzień. Oby pogoda dopisała i będzie ok. Widzimy się na trasie. Hej. Właśnie o tym moście mówiłem. Fajnie wygląda, ładne też widoczki. Sami zobaczcie, z samego ranca. Ale dzisiaj będzie chyba najcięższy dzień, bo jest najwięcej przewyższeń. Były rekordzista Mark Bimout, chyba tak się to wymawia, jego nazwisko. Przejechał do trasy chyba w czasie 35 godzin, 14 albo 15 minut i nazwał ten odcinek ugryzienie rekina. Po prostu jak ktoś spojrzy na przewyższenia, to jest non stop góra, dół, no i to wygląda po prostu jak zęby rekina. A więc ciężki odcinek dla mnie dzisiaj. Dzisiaj będzie mało gadania, mało nagrywania, a więcej po prostu jazdy. Miałem się dzisiaj zebrać o godzinie 7. Tak fajnie kropiło ten dźwięk po namiocie. Mówię, nie, przestawiam budzik do 8. Przestawiłem do 8, budzę się o 8. Dalej pada. Przestawiłem do 9, a się obudziłem o 10. Zanim pozbierałem się, jest właśnie godzina 11, więc trochę słabo. No i już podjazdik na dzień dobry. Z rana coś tam zjadłem na szybko, wypiłem herbatę i ruszyłem. Nie wiem, czy to prawda, ale nawigacja pokazuje 30 stopni na plusie. O jebane, przejebane. Sorry. No nic. Lecimy, bo czas goni. Powoli się zaczyna wyścig z czasem. Do końca zostało mi 401 km i mam na to 3 dni, jakieś 5000, 6000 przewyższenia. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie.
dzisiejszy dzień zweryfikuję to, czy dojadę na czas, czy nie. Mam nadzieję, że nie będę musiał zarwać żadnej nocki, żeby dojechać na czas. Podziwiajcie widoczki. Zapraszam Was na czwartą część tego filmu. Z trasy wzdłuż północnego wybrzeża Szkocji. Do usłyszenia. Hej! Robię sobie krótką przerwę, dosłownie przejechałem, nie wiem, 10 albo 15 km, ale mam sklep po drodze, a więc próbuję to wykorzystać. Piję tango, kupiłem sobie kolę, wodę, jakieś batoniki i co, uzupełniam płyny i zaraz lecę dalej. Pogoda naprawdę dzisiaj daje w kość, bo jest taki skwar, 28 stopni, masakra. No nic, widzimy się na trasie, do usłyszenia. No to zaraz będzie wchodzone, bo widzę podjazd o nachyleniu 12%. Chociaż nie ma 12, co oni się mieją? Dobra, no to wchodzimy. Niestety. Pierwszy większy podjazd i już wchodzimy. Szybki, krótki postój na kilka żarek. Przede mną widoki przepiękne. Wiem, że się powtarzam i przepraszam, że mówię z pełną buzią, ale sami zobaczcie, naprawdę jest miazga. O, jeszcze szybciej bym mógł jechać, idiota. Widoczki, cały czas widoczki, co ja tutaj będę dużo gadał. Pięknie, przepięknie. Dzisiaj jest mniej gadania, więcej jeżdżenia i podziwiania widoków. Ale jaja, zobaczcie jaki odpływ. Puściutko, można normalnie sobie przejść na drugą stronę tam. Ale mi pieko nogi. Dopiero zrobiłem 60 km
jest 800 metrów przewyższenia i dzisiaj będzie bardzo, bardzo ciężki dzień. W szczególności, że jest takie wiatrzysko, że mnie spowalnia normalnie z 20 do 15. Powinienem jechać dwie dyszki po płaskim bez problemu, a jadę maksymalnie 15. Która to jest w ogóle godzina? Jest godzina 15:20. To trzeba będzie niedługo coś chyba wszamać. 60 na liczniku. 15. No dzisiaj myślę, że do 20 będę kręcił, a może nawet do 21. Chociaż te 120 nakręcić. Niby tylko jeszcze 60 km, ale wiecie, tutaj przerwa, tutaj coś zjeść, tutaj uzupełnić płyny, a to trzeba podejść pod górkę, z 2 km człapania. To nie jest tak łatwo, jak się wydaje. No myślę, że do 16 i o 16 sobie zrobię przerwę na jedzenie. Dzisiaj będzie moja kuchnia. Dzisiaj będzie moja ulubiona kuchnia, czyli kuchnia włoska, pasta bolognese. Te posiłki z Decathlonu naprawdę polecam. Są miodzio, zajebiste w smaku, łatwe do przygotowania. W takiej podróży, jak ja teraz jestem, no to chyba to jest najlepsze rozwiązanie, aby coś zjeść. Oczywiście trzeba mieć kuchenkę. Nagrywa się to w ogóle? Nagrywa. Oczywiście trzeba mieć kuchenkę. No ale ja ją ze sobą mam, więc nie ma problemu. To jak widzicie, teraz jest pustkowie. No i sobie wyobraźcie, że teraz... No i sobie wyobraźcie, że na przykład teraz miałbym kryzys. Nie mam nic do jedzenia, nie mam nic do picia. No i co? Jestem, za przeproszeniem, w ciemnej dupie. No i weźcie mi powiedzcie, jak się nie zatrzymać dla takich widoków. Dobra, to już ostatnie ujęcie. Teraz po prostu skupiam się na jeździe. Jak zrobię jakieś 100 km, to dopiero się zatrzymam. Ale jeszcze mam zaplanowany oczywiście posiłek, to wtedy się jeszcze do was włączę, pokażę co jem, jak to przyrządzam, jak to wygląda i... No i do zobaczenia później, tak? Do usłyszenia. Hej! Ale jazda. Jest linka pociągnięta z tamtego małutkiego wzgórza po długości. Zatrzymuję się tu i po prostu taki jest zjazd. Ciekawe, czy ktoś będzie zjeżdżał, czy nie. No, chyba się coś będzie działo. Okej. Spoko. Ciekawe, jaki koszt tego jest. Ja niestety z tego nie korzystam, bo po prostu mnie goni czas. Lecę dalej. Do usłyszenia. Hej.
zatrzymać się o godzinie 16 na coś do jedzenia, ale jedzie się mi bardzo dobrze. Mam już 75 km. Jest dopiero 16, chyba 33. No jak tak dalej pójdzie? Ale znając życie, zaraz pewnie jakieś gigantyczne góry się zaczną. Ale jakby tak dalej było, to może dzisiaj ze 140 wykręcę. Jak mi się tak dobrze jedzie. Tyłek troszeczkę mnie boli, ale zapomniałem go nasmarować właśnie maścią ASOS i to chyba jest powód, dlaczego się odezwał. No i co, widoczki góreckie. Strasznie jest dzisiaj wiecznie, ale jakoś daję radę powoli. No i co, widoczki góreczki, tak? Tutaj krówki. Góry. Przed chwilą byłem przy takim strumyku, uzupełniłem sobie dwie butelki wody. A więc tylko będę musiał przefiltrować tą wodę. Ogólnie mi się wydaje, że taka woda, która spływa z gór, płynie tam kilkaset metrów, mi się wydaje, że jest bezpośrednio zdatna do picia, ale wolę nie ryzykować. Ja sobie ją przefiltruję i jeszcze ją przegotuję. Trzeci dzień już taką wodę piję. Wszystko jest w porządku, nie mam żadnego rozwolnienia. Nie mam żadnego rozwolnienia, więc jest chyba ok. Właśnie wprowadzałem rower jakieś, nie wiem, 10 minut. Podjazd o nachyleniu między 10 a 15%. Zaczyna się tu, a kończy się tam, gdzie ten samochód jedzie. No i w dół. Masakra. Ciężko było, ale podszedłem. Widoczki fajne, ale nie zatrzymuję się, tylko lecę dalej. Pozdrawiam. Jest już godzina 21.39 i zobaczcie, jak usiadły chmury. Praktycznie tego wzgórza przede mną nie widać, a jestem na wysokości dokładnie 23 metry nad poziomem morza i tak nisko chmury usiadły. Ja jadę tam, o tam, tam jest parking dla samochodów, sobie zejdę i na plaży rozbiję swój biwak. A więc do zobaczenia na plaży. Ja już jestem rozbity, siedzę w namiocie. Dzisiejszy dzień kończę z wynikiem 135 km i ponad 2000 metrów przewyższenia. Tutaj mam cały madżur w namiocie, maty już mam napompowaną, zaraz wyciągnę materac, a jutro się obudzę z takim pięknym widoczkiem. Zaraz sobie będę tutaj gotował wodę na pastę bolognese, zjem, poleżę trochę i idę spać, bo jutro przede mną następny ciężki dzień.